piszemy. Wizualnie ta gra nazywa się Black Gods. I grałem w nią tak dawno temu, że nie pamiętam, co tu się działo i nie pamiętam, jakie było sterowanie i w ogóle średnio pamiętam, jaka to jest gra. Minęły prawie 2 miesiące. Tak piłem. What the heck? Nie słyszeliście mojego strzelającego kręgosłupa? Kiedyś miałem, nie wiem czy wciąż posiadam hipermobilność tegoż kręgosłupa. I to jest bardzo złe. Znaczy hipermobilność nie jakąś taką strasznie wybitną, ale... Okej, zbieramy na to. Nie ma co inwestować w stafy. Na razie się rozglądam, spokojnie, możecie sobie zaparzyć herbatkę. Chodźcie szybko. Czary? A nie, tym na razie nie inwestujemy w czary, bardziej inwestujemy na przykład z Urbaranem w czary. Mamy 13 z healing. Możemy sobie podbostować. Healing mamy na 13 punktów wpakowane. Następnie jest od 18. Wow! Ohoha! Tam jeszcze mamy? Ta pani miała inwestować w takie różne dziwne rzeczy, jak na przykład to. Animal Lore, Traps, Body Control. Percepcja. 13, ok, 8, 4 pułapki, 4. I na tym zakończmy rozdawanie punktów, póki jestem w tym stanie, zanim coś nie zepsuje sensownie bardzo. Z tą panią chyba rozmawialiśmy, tak, rozmawialiśmy. Z tym gościem nie mamy co rozmawiać, bo jesteśmy podpakowani, znaczy wyhealowani. Podpakowani, o, tak jest, tak! Czy ta pani ma coś ciekawego na sell? Znaczy się na sprzedaż. Ciekawym bym tego nie nazwał. Zbroje, kaftan. Dobrze, że niebezpieczeństwa. I spodnie od kaftaniku. Jej! Troszkę przypominają to, co ma na sobie Zurbaran. Dobrze pamiętam. Zurbaran miał jakieś takie cuda na sobie. Nie, takie inne ma. Dobra, nie było tego stwierdzenia. Jako, że nic tu dla nas nie ma, to idziemy z misją, bo ile dobrze pamiętam, była tutaj gdzieś misja do wykonania zaraz obok. Ha! Dla odmiany. Tutaj. Dobra. Karawana niewolników. Bo nas ta matka wysyłała tej czyjaś, żebyśmy jej syna uratowali. Dobra. Jedziemy. Some weight. Mhm, dobra. Dobra. Tu jest jeden koleś, tu jest drugi koleś, jest jeszcze jeden, tylko dwóch gości? Coś wybitnie za łatwo tym razem. A nie, tu jest jeszcze jeden, tak? Dobra. Z jedynki może ten makuszę, tak? Krasnoludemko, no to krasnoludemko. Wyskoczył jak krasnolud ze krzaków. Ile to ma życia? Trochę, dobra. Tejo, nie mogę. A wejdźmy tutaj. A teraz mogę? No teraz mogę. A nikt nie widział, nie było go. Zurbaran! Jee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 
nawet trafił.
Jak nie grałem w tą grę, to Zurbaran widać wypoczął i przestał robić głupie rzeczy. Dobra, podejdźmy tą elficą żytu. I ściągnijmy z dystansu ten koleś 40. Koleś 40. Podoba mi się to. Normalnie 65. Normalnie go zdejmiesz. A! I prosto w czapę. Krasnolud dwójką. I tak ma być. Ja się wycofam tutaj. I dziabnę może jedyneczką. A tym podbiegnę tu. Wydaje mi się, że tym dystansowym atakiem jakby... Serio, nie mogę? Chciałem strzelić w róg, żeby zaciągnąć ich obu bez zaciągania krasnoluda. Dobra, pani odbiegnie. I pani trafi. Ten ma więcej życia, wyjmijmy tego na dzień dobry. Przeżył. Nie podobało mi się to. I w plecko. Gin. Jej, i żadnego dropu, hajsu, nic. Set us free, please. We're looking for the key. Is there anyone here called Usum? We're looking for a good, God-fearing man named Usum. No one? We've got company, I'm afraid. Who might this be? A handful of splendid specimens. Put down your weapons and bend your knees before Diego and Helium Monterey. No matter what the dwarf is about to say, we have no hope of winning this fight. Put down your weapon, Norim. Poczułem się wystawiony. Misa, I don't like this. Welcome, newcomers. Some of you will stay here. Others will move on, and perhaps even win glory as gladiators. But you all have one thing in common. You're now slaves. The sooner you get used to it, the better. You'll obey the following rules. You own nothing unless we give it to you. You will not talk unless asked. You will not attempt to escape. Break one of these rules, and your heads will grace our fences. We'll soon find out what work each of you is suited for. Good luck. Come on, let's see how we can get out of here. That's the spirit! Dobra. Sądzę, że ja jestem Kolą. And who are you? They call me Kabla Karas. Rastula? Isn't that the god of the... I proclaim the power of the one and only son of the Beni Darwes. A disciple of Said Ibn Ahmed Dervish, one of the Sultan's magic dancers. And now you're a slave. The infidels captured me. What does it mean? We call down Rastula's power and glory unto the world. Our dances proclaim the death of the infidels. Do you know how to escape? Not without the... What do you know about the slave hold? The Monterreys, a cruel couple. On the first day, I refused to eat my morning gruel because an infidel had touched the bowl. But then, the man behind me fell over with a bolt in his forehead. Decide how much you want your superstitions to affect the other slaves, the woman said. And then? Rastula, forgive me. Ever since I have sinned against our Lord and broken another of his 99 commandments. Spoko. Be strong. Nie to, żebym się tak przejmował. I don't care if she's beautiful. You're... The witch must die. Her witchcraft cost us three good men, and you let her... She'll die, all right. Marwyn wants her for the arena. He'll throw her to him. That virgin? Yes, such a waste. Hey, you, back to... What else?
The slave hunter couple seems to be having marital problems. That's right. Helia is jealous. Diego has been swooning over that beautiful witch Aurelia for several... Aurelia? Marwan, the leader of this... But Helia's not... Aurelia? 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 Tak się nazywała ta taka troszkę lepiej opalona, z którą gadaliśmy we wcześniejszych przerywnikach, ile dobrze pamiętam. Form up! Time to separate the wheat from the chaff. A new future awaits every one of you. Fighters will lead the glorious life of a... Those who are neither... Rice fields, sound. To find out what you were born to... Stay close to me. Give it your all. We need to become glad... Glad ye. Let the... Serio? Mogę chociaż zapisać. Tu jest Naolin. Tu jestem ja, tu jest łuczniczka bez łuku, bo jakże, bo co? Tu jest ten, dobra, odejmijmy go na ile możemy. Okej, okay, o to chodziło. Nie, jeszcze stoi. Dammit! To ostro stoi. To może być trudna walka. Szczerze powiedziawszy, w tym momencie nie widzę sposobu na rozegranie tego bez większych strat. Złożona z kilku. Myślałem, że jestem Zurbaranem. Dobra. Jeśli ta walka będzie łączona z kilku, to mamy przeklapane potrząs. Biorąc pod uwagę, jak hojnie sobie maną. Demet! Kurde, mogę leczyć. Panienka. Szczyt frajerstwa, czyż nie? Nie, tego pana leczymy. That's the way. Thanks. Boom. Muzyczka,
lekki posmak flamenko. No, w sumie tak nie ma nic innego do roboty. Zurbaran kogoś zabił, maczugi. You were born, gladiators. I have a feeling a glorious future awaits you. And I have a feeling you're not gonna be around long enough to see it. They'll pay good money for you in Elalim. You're not taking us to Mengbila? Only the best get to fight in Mengbila. Dalej zero hajsów, co to za gra? Trzymają się realiów, no co to za RPG, come on! Powiedzcie mi chociaż, że teraz będę wyhealowany. Honorable Master Diamantos, the new gladiators are here. Let me see. Very promising. I hope you like beans and grain. That's all you'll get from now on. I prefer green meat. I don't care who you are or what. All that counts is how you fight. We'll certainly find that out soon enough. What will become of our thing? Those who prove themselves will get their belongings back. What does a gladiator? He fights in style and he dies in style. I can tell that some of you still need a lot of instruction. Who knows? Maybe you'll win glory for yourself soon, like our deadly fop. On ma jakieś do nauki zabawki dla nas. Biegam z toporem. What next? I need to make gladiators out of you. That's not going to be easy, especially with this. Now that Stranzo will equip you, and then we'll. Good luck. Okay. Co my tu mamy? Przecież nie widzę, co ja tu mam. Skurde, debelebele. Debelebele. Okej, stron, co tam jest? Fresh meat. Butcher. How did you become a gladiator? Paleskins captured me, brought me here. I killed their fighters. And then I killed even more fighters. Finally, I killed their best fighter. And then I was the best fighter. Some career. And who are you? Takate, remember the name. I am the last person. You must be. Love is not a gladiator. Why live if you can't? I love the slave girls they bring me after us. Slave girls, hmm? Only the best fighter. Each to his own, I suppose. Good thing at least one of us is happy. Elalem is nothing. Elalem is filth. I will fight in Mengbila against the Louse Queen. Is that the master gladiator? No, a louse. They caught it in the caves below Mengbila. The deadliest creature ever to appear in the arena. Now that's an interesting goal to live for. See you in the arena. If you live. Blah, blah, blah. Raja be with you, gladiators. I am Claritia. Do you seek rest and relaxation in... Well, most what? There's nothing wrong with a little wine and rope. Musimy płacić, będziecie wolnikami? Dobra, jest wszystko spoko, loko. Czy ja tam miałem tarczy na krasnoludzie, czy nie? Czy tylko topór, bo nie wiem, czy się uczyć. Ready! Anything else?
co mam zdolność, może nie zbroi lepszy, niepotrzebna, ale tutaj wydaje mi się, że nosimy. Nie pierwszy raz, kiedy mam... O, co to jest? A, to na przykład. Też nic. To w sumie smutne. Dobra. Jednak, skoro że. Good luck. Możemy przejść do. You're supposed to become gladiators. I pity you. Pick what you want, but don't expect anything fancy. Można by sobie złapać jeden set gladiatora, z ilu tu się składa, z trzech części. Shift left click, dobra. I bronię. Na razie minimalizm. Potrzebujemy dobry łuk. To jest metal, dobra, czyli to idzie na nowy imach. Yeah. Przepowerny nowy. Bronie pani Niam. Pani Niam, jej łuk. Reszta ekipy, może dla niego jeszcze hełm? Pokażcie mi ten hełm, co to jest za badziewie. Come on! Armura. Nie widzę większego sensu, ale... Co myśmy tam mieli? Topór na nim? Nie ma innego. A tu jeszcze jest cleaver. 1D6 plus 3, 2D6. A, to jest two-handed. To jest accessible. Dobra, to pobierzemy. Thank you.
Dobra, reszta ekipy będzie się na razie musiała być smakiem, bo nic dla nich nie ma, więc... Ready! No, I can see that. Stranzo will equip you. Anything else? Dobra, dajcie mi tego krasnola i dajcie mi tarczę 2. Tak, jestem powerniejszy niż byłem poprzednio. Good luck. Zapiszmy sobie. Ready. I lecimy, jeszcze jedna walka przed zakończeniem tej imprezy. Yes. You look, the first two will go up against a melee fighter and an archer. The other two will face a spellcaster and Jezebella, who has many talents. Any questions? Tell us more. Elgor and Livia Sabu. Elgor is from the north. He fights with heavy weapons. He'll try to knock you flat, but he's anything but fast. Livia Sabu is from Maraskan, sneaky and cowardly like all, that shoots arrows at her opponents and tries to... Nezro and Jezebella. Nezro is a warrior mage from Bethana. He failed his exams, but that doesn't mean he's incompetent, although he is a lousy melee fighter. Jezebella is one of my most promising talents, trained at the Warrior Academy in Mengvilla. They say she slew her husband. Now she's here. Slaying even more men. Fights with a shield and a raven's beak. Pretty well, too. That's all. We're ready. Fine. Elgor and Livia Sabu will be the first to fight. Two of you will face them. Okay. Drugim jest Mark i ten, to w pierwszym niech pójdzie... The dwarf? Sure. Who else? Weakly, off you go. Okej, to może być ciekawe. Mając odpowiednio dobranego teamu. Aha, dobra. Mój błąd. Too bad. Try again. Yep. Zurbaran się popisał. Biegnę tędy, to wtedy nie ma ukradkowego, dobra, czy jak to się tam nazywa, whatever. I traf cholero teraz, no nareszcie. Aha, mogę tak sobie o lightem dobyć jeszcze, no to super, w ogóle ekstra. Who's next? Przecież ja mam jakieś usypianie? Albo nie mam. Dobra. Zdejmujemy czym prędzej tą panią. Oh.
Dajesz czadu! Taktyka jest dość prosta. Zbliżać się do krasnoluda, żeby w następnej turze... Krasnolud mógł zrobić to. I żebym ja tą postacią mógł zrobić... To. Safe. Chyba, że będę... A nie, tu się nie da odespać. Mogę co najwyżej się wyleczyć. Dobra, i teraz... Teraz fight. Nezro and one needn't be a prophet to predict who's going to... We're ready. Podejście drugie. Przypasy. Proponowałbym na dzień dobry zdjęć maga, na tyle, na ile się da. To bolało. I've been poisoned! No i po ptakach, moja postać leży. Wycofuję się dlatego, że o ile dobrze pamiętam, jest taki bonus do tego, jeżeli jestem daleko. I've been poisoned! A więc try again. Yep. Come on, być przyzwyczajony na tej planszy, ładuj to szybciej. Tak, wiem. Co my tu mamy? To co ostatnio, tak? No to... A, teraz ja jestem pierwszy. Jakbyś jeszcze ty maleńka trafiła krytem, to byłoby cudnie. Żeby się nie rozkręcił. Czy już jest sens się leczyć?
Żre mi to. Dammit! Tak, ale nie przeżyję potem spotkania z nią. No to, to by było na tyle. O, przeżyłem. Kurde, za blisko podeszliśmy. Skończyłaś? Dobra. Panienka z okienka. Jak podbiegnę, to będzie problem. Dobra. Zaczynamy od... Chyba, że... Co my tu jeszcze mamy? A tu wykonujemy taki manewr taktyczny, że nawiewamy zgodnie z planem. Jest może medziadał. A więc i tak też nie. Czemu nie mogę ich na przykład rozstawić na początku? Tam, gdzie bym chciał. Poison. Nie mam im wyższego czaru leczenia, przydałby się.
coś, było coś. Tylko pięć. Come on. Aha, bo to jest ten bonusowy jej atak. Mniejsza szansa. Teraz już jest 70%. No teraz rozmawiamy inaczej. Zmarnowałem parę ładnych tur. Powoli zaczyna mi się kończyć mana, mogłem się wcześniej kapnąć. Thanks. Tak, po trupie kolegi. Nie przejmujemy się. Okej. I to nie jest najlepsze rozwiązanie naszej sytuacji, ale odroczyło wyrok. I 90%, 85%, dobra. Jak? Jeszcze gorzej. Come on. Nie mam ani na heal'a, ani na ten. Nie zdejmiemy jej w tym ataku. Gdzie? To rozegrałem. Najam! Cała dwójka musi przeżyć, niestety, żeby to miało sens. Thank you.
zagram to w ten sposób. Przejdę tutaj. I będę stąd kosił. Dziękuję za uwagę, hej! Mam strasznie małe pole manewru. Problem jest w tym, że jestem związany walką praktycznie od pierwszej tury, bo ona mnie dogania, ona zawsze startuję przede mną. I to właściwie decyduje całą rozgrywkę, wszystkie moje dalsze posunięcia. Może bym sobie zakupił coś do leczenia. To byłoby inaczej. Ale że żydzę strasznie. To jest jak jest.